Mam dzisiaj gorszy dzień i miałam nie nagrywać, ale myślę, że damy sobie z tym radę. Zdarzyła się dzisiaj jedna miła rzecz, podeszła jedna z was. Pozdrawiam cię, Olu, jeżeli oglądasz ten filmik i powiedziała, że ogląda mój kanał, co było bardzo miłe i było motywacją, żeby jednak zebrać się w sobie i nagrać to, co dzisiaj chciałam nagrać. Na początku trzy szybkie ogłoszenia. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że z końcem filmu przeprowadzę do was rozdanie wegańskiego kosmetyku kolorowego, ale o tym na koniec. Drugie ogłoszenie jest takie, że mówiłam o tym na Instagramie, ale pewnie część z was mnie tam nie obserwuje, do czego zachęcam, bo ostatnio staram się być tam bardziej aktywna, nawet czasami wypowiadam się na Instastory spontanicznie. Ale do rzeczy. Mówiłam już na Instagramie o tym, że zamierzam przeprowadzić wyprzedaż szafy, ponieważ jest kilka rzeczy, bo przyjrzałam szafę, jest kilka rzeczy, które mają dobre składy. Część z nich to rzeczy polskich marek, część z nich to rzeczy z drugiej ręki, one są wszystkie w świetnym stanie. Jednak, jakby to powiedziała Marie Kondo, przestały mi sprawiać radość. When you touch an item that sparks joy, your body would respond this way. I wydaje mi się, że u kogoś, ktoś inny, w przeciwieństwie do mnie, się lepiej nimi zaopiekuje. 50% z wyprzedaży szafy przeznaczę na otwarte kratki, 50% pójdzie do mnie. Nie wiem, czy mi się uda wyrobić w ten weekend, będę o tym informować na Instagramie oraz wrzucę też post na YouTube. Jeżeli się wyrobię przed publikacją tego filmiku, to w opisie do filmu będzie link do Vinted, bo chyba zrobię to na Vinted, tak będzie najsprawniej. To jest drugie ogłoszenie. Trzecie ogłoszenie jest takie, że jestem w trakcie zbierania materiałów do filmu informacyjnego w starym stylu o Primarku, jednak jest to dużo materiałów, a ja ostatnie wieczory i popołudnia spędzam przeważnie na budowie, więc jeszcze troszkę na ten film trzeba będzie poczekać, więc dzisiaj zapraszam was na nieco luźniejszy temat. Chciałabym wam pokazać, czego używam regularnie, albo przynajmniej staram się używać regularnie, bo ostatnio ciężko z tym bywa. Wieczorem przed spaniem, i mam tu na myśli demakijaż i pielęgnację, jest to ostatni dzwonek tak naprawdę, żeby pokazać te kosmetyki, ponieważ część z nich jest praktycznie na wykończeniu. Wszystkie kosmetyki są wegańskie i nietestowane na zwierzętach i wszystkie kosmetyki są w opcji Less Waste, jeden z nich zrobiłam sama i chciałabym, żeby następne odpowiedniki tych kosmetyków, bo substancje, które są w nich zawarte, mi służą i nie tylko mi, co jest udowodnione naukowo, ale o tym za chwilę. Chciałabym następne wersje i odpowiedniki tych kosmetyków przyrządzić sama z półproduktów na wizji z wami. Zacznę od tego, że byłam dzisiaj kilka godzin na budowie i były prace pyląco, kurzące, jak to na budowie, i zmyłam z siebie pod prysznicem wierzchnią i spodnią warstw. Po prostu się umyłam pod prysznicem. Mam jeszcze trochę mokre włosy i zmyłam też twarz, ale samą wodą, ponieważ byłam cała w pyle. I teraz nie mam tego na sobie, ale musicie wiedzieć, że przeważnie codziennie używam filtra, jest to filtr Closhi w opcji Less Waste, ponieważ jest w szkle. Filtr jest nietestowany na zwierzętach, jest fizyczny, ma bardzo dobry skład. Jest to krem rozświetlający o SPV 30 i daje efekt takiego BB kremu. Jeżeli macie jakieś punktowe zmiany, to raczej, bo on jest barwiący, nie wiem, czy powiedziałam. Jeżeli macie jakieś punktowe zmiany, to raczej nie ma co liczyć na to, że on je przykryje, ale dość dobrze radzi sobie z wyrównaniem kolorytu skóry i myślę, że jeżeli dobrze go rozsmaruję, to nie widać go na twarzy. Więc to jest filtr fizyczny i bardzo się trzyma na twarzy, więc muszę mieć dobre kosmetyki do demakijażu, żeby pozbyć się jego resztek. Ale najpierw przygotujmy się na demakijaż i wyjmijmy włosy z mojej frotki na ziemię. Piotr, nie patrz. Gdy jesteśmy przygotowani, pokażę wam, czego używam do demakijażu. Wcześniej używałam mojego pudru mującego. Filmik znajdziecie tutaj gdzieś.
Polecam Wam go zrobić, jest bardzo tani, wydajny i dobrze radzi sobie z makijażem, jednak ostatnio postanowiłam przeprosić się z olejkami myjącymi i tutaj jest olejek myjący, który zrobiłam sama. Jest tu, o ile dobrze pamiętam, mieszanka oleju śliwkowego. Olej śliwkowy jest ekstra, dla mnie pachnie jak marcepan i używając olejku śliwkowego nie muszę używać olejków eterycznych, ponieważ on sam w sobie doskonale pachnie i też ma właściwości nawilżające, ujedniające i wszystkie możliwe, więc do rzeczy. Tu jest miks oleju śliwkowego i migdałowego oraz emulgatora. I teraz tak, demakijaż olejkiem do demakijażu z emulgatorem polega na tym, że mieszacie ten olejek z emulgatorem, on nie jest dwufazowy, on jest rozmieszany. I po kontakcie tego oleju z emulgatorem z wodą tworzy się emulsja. I to emulsja spływa do kanalizacji, a nie olej, bo oleju nie można spuszczać do kanalizacji, więc to tak samo jakbyście się myli mleczkiem do makijażu albo płynem micelarnym. Więc tak, pamiętajcie, bo ja kiedyś popełniłam ten błąd i może dlatego mam takie złe doświadczenia z myciem olejami. Chodzi o to, że jeżeli użyjecie oleju, niezależnie czy jest to olej z emulgatorem, czy jest to sam olejek myjący bądź masełko myjące na bazie olejów, ważne jest, żeby użyć żelu do mycia twarzy. Akurat mam żel z Omni Bio w szkle, on też jest wegański, nietestowany na zwierzętach. Jest to dość ekonomiczna opcja, jeżeli chodzi o żel do mycia twarzy, bo nie pamiętam ile kosztuje, gdzieś tutaj znajdę cenę i wrzucę. Jest bardzo delikatny, nie wysusza je jak najbardziej, jeżeli ktoś chce spróbować i szuka czegoś delikatnego do mycia twarzy, w opcji Less Waste jak najbardziej go polecam. Więc tak, generalnie jak stosujemy demakijaż i pielęgnację, to musimy też traktować szyję na równi z twarzą, jednak ja nie umiem myć szyi w umywalce, umyłam już ją pod prysznicem, ponieważ jak je myję w umywalce, to wszystko łącznie w koło, łącznie ze mną jest zachlapane wodą, więc darujcie mi dzisiaj, ale szyję umyłam wcześniej i olejkiem i żelem do mycia twarzy umyję tylko i wyłącznie twarz. Więc tak, biorę sobie przeważnie dwie pompki. Mieszam, zwilżam twarz wodą i nakładam olejek i zaraz pokażę Wam, że olejek zmieni się w emulsję. Pamiętajcie, żeby zakręcać wodę. W ogóle jestem czerwona, zwykle nie jestem taka czerwona, ale jestem taka czerwona, bo mam dzisiaj ekstremalnie suchą skórę, ponieważ tak jak mówiłam, nie byłam ostatnio regularna i przez kilka ostatnich dni mam do czynienia z pyłem na budowie. Pył na budowie i stres na pewno nie wpływa dobrze na cerę. Ja generalnie nie mogę narzekać, bo po zmianie diety kilka lat temu naprawdę dużo się zmieniło w porównaniu do tego, co było wcześniej. A teraz oczywiście tego nie widać w sztucznym oświetleniu, ale olejek zmienia się w białą emulsję, którą będę mogła spłukać wodą i zostanie mi delikatny film na twarzy, ale zmyję go po prostu tym żelem mylącym. I olejki są o tyle fajne, że jak macie jakiegoś coś hardkorowego na twarzy w stylu filtr fizyczny, który polega na tym, że filtry fizyczne nie wnikają w skórę, tylko są na niej i ta bariera z filtru tworzy barierę ochronną przed promieniami UVA i UVB. Jeżeli macie coś takiego hardkorowego na twarzy, to olejki są o tyle dobre, że łączą się z tymi zanieczyszczeniami, z tymi pozostałościami kosmetyków i makijażu, puszczając je i możecie je spłukać razem z wodą i potem dokończyć mycie twarzy żelem. I teraz nie wycieram ręcznikiem twarzy, tylko od razu biorę pompkę żelu do mycia twarzy i dokładnie zmywam twarz. Ja używam wielorazowych oczywiście ręczników do twarzy. Są to
najzwyczajniejsze na świecie ręczniki Frotte, które akurat w moim przypadku powstały z większego ręcznika, ponieważ miałam nadmiar dużych ręczników, więc po prostu go pocięłam na mniejsze ręczniki i obszyłam po bokach, ale na pewno w IKEA i na pewno też w innych sklepach możecie dostać takie wielorazowe ręczniki. Ja staram się takiego ręcznika używać maksymalnie raz, wiadomo. I wówczas jest to tak samo higieniczna opcja jak jednorazowe ręczniki, a nawet moim zdaniem bardziej higieniczna, ponieważ ten papier w jednorazowych ręcznikach jest przeważnie chemicznie bielony chlorem, no a to nie jest, te chemikalia nie są dobre dla naszej skóry, która jest największym organem i bardzo chłonie wszystko, co dostaje, więc jeżeli kupimy jednorazowy, zanieczyszczony chlorem ręcznik i wycieramy nim twarz, która jest świeżo umyta i pozbawiona swojej warstwy ochronnej, to skóra wszystko pije, również te chemikalia, więc jak najbardziej polecam Wam korzystanie z takich wielorazowych opcji. Przeważnie takie historie są nie tylko dobre dla budżetu, środowiska, ale również dla nas. Dobrze, zrobiliśmy demakijaż i oczyszczanie twarzy, teraz czas na tonizowanie. I ja nie używam toniku, ale używam hydrolat, co przez niektórych byłoby absolutnie odrzucaną opcją, bo hydrolat nie powinien być zamiennikiem toniku. Ale ja generalnie używam oleju do demakijażu i używam żelu delikatnego żelu do makijażu i myślę, że nie zmieniam jakoś ekstremalnie pH skóry, przez co musiałabym to pH wyrównać tonikiem, więc używam hydrolaty. Hydrolaty używam już od ponad 10 lat, są one tanie i bardzo dobrze się sprawdzają. Akurat mam teraz hydrolat z Oczaru. Troszkę śmierdzi, ale podobno bardzo dobrze robi na skórę mieszaną i na wszelkie zmiany, wypryski i tego typu historie, więc pozwólcie, że wykonam teraz ekskluzywny, obfity oprysk, ponieważ opryskiwanie się hydrolatem sprawia mi przyjemność. Czy jest też ktoś taki jak ja? Dobrze, nie ma nic lepszego niż oprysk obfity hydrolatem. I teraz tak, mam trzy opcje. I generalnie nie wierzcie reklamom, jeżeli jakiś krem jest przeciwzmarszczkowy i zawiera jakiś super nowy, opatentowany przez koncern farmaceutyczny, kosmetyczny koncern składnik, to ja temu nie ufam, ponieważ tak naprawdę z tego, co czytałam i z tego, co dowiaduję się od kilku lat, to jest tylko kilka składników, które mogą spłucić i przeciwdziałać zmarszczkom, a tak naprawdę zmarszczki są spoko. Ale po co używać coś, co tak naprawdę nic nie da, oprócz wylewania pieniędzy w błoto? Więc tak, są trzy składniki, które bardzo dobrze działają na różne rodzaje cer. I tak, pierwszy z nich to są kwasy. Ja mam tutaj gotowy żel Bandy. Jest to akurat peeling kwasowy, który składa się z kwasu pirogranowego, salicylowego i salicylowego. Jezu, zawsze się mylę przy tej nazwie. Pirogranowego, salicylowego i migdałowego w stężeniu 10%. Ten peeling powinno się używać, z tego co pamiętam, 3 razy w tygodniu na noc. Ja staram się, chociaż różnie to wychodzi, nakładać go raz w tygodniu. I jest to, tak jak mówiłam, gotowiec. Przygodę z kwasami zaczynałam 10 lat temu, kiedy odkryłam wizaż i to były takie hardkory w stylu, że kupowałam na wagę w sklepie z półproduktami sypany kwas salicylowy i mieszałam go, uwaga, ze spirytusem i robiłam sobie hardkorowe peelingi 10%. Nie wiem, czy teraz bym tak robiła, raczej już w tym wieku szukałabym czegoś delikatniejszego. Myślę, że taki gotowy, przygotowany przez kogoś peeling będzie na początku, może o mniejszym stężeniu niż ten, ale będzie na początku najlepszą opcją, ale też chciałabym zauważyć, że 10 lat temu kosmetyki nie były jeszcze tak dostępne jak teraz i taki samodzielnie przygotowany peeling na spirytusie i kwasie salicylowym był opcją bardzo ekonomiczną i
dostępną tak naprawdę za kliknięciem myszki i zamówieniem kwasu salicylowego z sklepu z półproduktami. Nie było takich fajnych firm, które no nie powiem, że ta cena jest atrakcyjna, no bo atrakcyjna cena to by było 5 za 5 zł, ale w dość przystępnych cenach, bo to jest naprawdę bardzo wydajne. Nie było wcześniej takich możliwości. Dobra, do brzegu. Pierwszy składnik to są kwasy. Kwasy złuszczają martwy na skórę głównie, przez co skóra może sprawiać wrażenie młodszej. Przez kwasy możemy pozbyć się niedoskonałości zaskórników. Drugi składnik to jest retinol. I teraz tak, retinol jest niewegański, bo retinol to jest inaczej witamina A, a witaminę A, nie jej odpowiednik, tylko witaminę A znajdziecie jedynie w produktach pochodzenia zwierzęcego, ale nic straconego, ponieważ jest odpowiednik roślinny retinolu i teraz ja nigdy nie mogę zapamiętać, jak on się nazywa, więc przygotowałam sobie ściągę. Nazywa się bakuchiol. Jest on pozyskiwany z jadalnych nasion indyjskiej rośliny i wykazuje on takie, jest on odpowiednikiem, wykazuje takie samo działanie jak retinol od zwierzęcy. I mam tutaj dwa wegańskie produkty z retinolem. Jest to również Bandi i filmik nie jest sponsorowany, bo wszystko kupiłam za moje pieniądze i używam już od dobrych kilku miesięcy, ale tak się złożyło, że akurat wszystkie trzy produkty, które pokazuję, są z tej firmy, ale w sumie kupiłam je w różnych odstępach czasu. Więc tak, jest to krem z retinolem roślinnym i tu jest napisane, że jest to kojący krem przeciwzmarszczkowy, wegański, nie testowany na zwierzętach, ale nie powiedziałabym, że jest kojący, ponieważ miałam suche, parę miesięcy temu, suche okolice ust i no myślę, posmaruję sobie troszkę grubszą warstwę tego kojącego kremu. Na drugi dzień miałam złuszczony naskórek w tej okolicy, a na trzeci dzień, kiedy sobie znowu posmarowałam tym krem, jeszcze bardziej złuszczony naskórek, więc ten krem absolutnie nie jest kremem kojącym, ten krem działa złuszczająco, uprzedzam. I teraz trzeci składnik, który również zawiera retinol roślinny, to serum zawiera również retinol roślinny, ale przy okazji zawiera witaminę C. I witamina C jest właśnie tym trzecim doskonale przebadanym przez naukowców składnikiem. Składnikiem, który działa przeciwzmarszczkowo. Witamina C działa przeciwzmarszczkowo, jest antyoksydantem. Tak, antyoksydantem. Czyli przeciwnikiem wolnych rodników. I witamina C rozjaśnia nasz kolor skóry i przebarwienia. I jest to koktajl olejowy z aktywną witaminą C. Ja jestem fanką witaminy C w formie olejowej, a nie w proszku, ponieważ jest ona bardziej stabilna i łatwiejsza w użyciu. I jeżeli chodzi o to serum olejowe, ono jest ekstra, tylko powinnam go użyć z kwasem hialuronowym, ponieważ jeżeli używamy serum olejowego, to powinniśmy go zmieszać z kwasem hialuronowym, ponieważ sam olej tak naprawdę wbrew pozorom może wysuszyć skórę, ale mój kwas hialuronowy zbił się jakiś czas temu bez komentarza i właśnie przymierzam się do, tak jak powiedziałam, to już jest na wykończeniu, produkty mi się kończą, więc przymierzam się do większych zakupów w sklepie z półproduktami i w awaryjnych sytuacjach można używać serum olejowego na zwilżoną twarz. A że mówię tak długo i twarz już mi wyschła, to zrobię oprysk ponowny i żyję. Zrobię oprysk ponowny i użyję dzisiaj tego serum olejowego z witaminą C, ponieważ mam suchą skórę i to mi na pewno bardzo dobrze zrobi. Widziałam w internecie, że dziewczyny, wiem, że to spektakularnie wygląda, pewnie dlatego tak robią, dotykają pipetką twarzy i tak nanoszą
serum z pipety, ale tak się nie powinno robić. Pipeta absolutnie nie powinna dotykać niczego. Prawidłowa kolejność powinna wyglądać tak, że nanosicie to na dłoń i dopiero z dłoni, czystych najlepiej, nanosicie to na twarz. I teraz tak, ja nie umiem w masaż twarzy i bardzo chciałabym się jeszcze w tym roku tego nauczyć, nawet oglądałam już jakieś filmiki na YouTubie, ale niestety to za mało, żeby się tego nauczyć od samego oglądania, więc nie bierzcie ze mnie przykładu, bo na pewno robię to tak, jak nie powinnam. To, co wiem, to to, że powinno się wmasowywać wszelkie sera i kremy od dołu, przeciwnie jak działa grawitacja, czyli od szyi w górę, i staram się tak robić. I okolice oczu powinno się traktować jak najdelikatniej. I nawet słyszałam, że któryś z palców ma mniejszy nacisk, chyba te, niż pozostałe, i tym palcem powinno się wklepywać rzeczy pod oczy. Ja nie mam oddzielnego kremu pod oczy i jakoś nie mam potrzeby kupować takiego kremu. Nie mówię, że kiedyś się na niego nie skuszę, ale chyba nigdy nie miałam oddzielnego kremu pod oczy i nie mam co narzekać na moją okolicę oczu. No i pora na rozdanie. Jakiś czas temu marka Kavos napisała do mnie, czy nie chciałabym przetestować ich lakierów. Są to lakiery wegańskie, są to lakiery niehybrydowe, tylko lakiery klasyczne. I lakiery są, jak już powiedziałam, wegańskie, mają drewniany korek i są wykonane z 85% składników pochodzenia naturalnego, co nie często zdarza się w lakierach do paznokci, i nie mają toksycznej piątki, którą teraz tutaj wypiszę. Są to składniki, których warto unikać w lakierach do paznokci. Ja te lakiery testowałam kolor podobny do tego, tylko troszeczkę jaśniejszy. Aktualnie trwają prace budowlane, więc nie będę się wygłupiać i malować paznokci, ale używałam go dwa razy razem z topem. Czy nie ten, inny kolor, no bo nie rozdaje rzeczy używanych. Wytrzymał stopem tydzień, co w moim przypadku jest wyczynem, bo mi bardzo szybko wszystko odpryskuje, bo nie potrafię się ograniczać ze względu na pomalowane paznokcie. A do hybryd nie potrafię się przekonać, dobrowolne wystawianie dłoni na promieniowanie jakoś mnie nie przekonuje, ale nie o tym. Więc tak, mamy dwa zestawy, podzieliłam to na róże i na klasyki, czyli czerwień, taki piaskowy, taki nut, i bordo. Zasady są proste, będą też opisane w opisie pod filmem. Dwie osoby, jedna osoba wygra ten zestaw, druga osoba wygra ten zestaw. Piszcie w komentarzach, jaki zestaw chcielibyście otrzymać ode mnie. Załóżmy, że to jest zestaw numer 1, to jest zestaw numer 2. I zasady są proste, wystarczy odpowiedzieć na pytanie pod filmem w publicznym komentarzu. Jakie treści chcielibyście zobaczyć, czy w przyszłości, czy w bliższej, czy w dalszej, na moim kanale, ponieważ te filmy tworzę z myślą o ludziach, którzy mnie oglądają, a nie dla siebie. Także zależy mi, żebyście byli zadowoleni z kontentu, który tworzę. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w przyszłą niedzielę. Tutaj zapiszę wszystkie daty i również pod filmem. Niestety, bo chciałabym, tak by było najlepiej, chciałabym wylosować dwóch zwycięzców. Jednak nie mogę tego zrobić, ponieważ to jest nielegalne, bo losowanie jest traktowane jako gra hazardowa, więc nie mogę losować, muszę wybrać niestety. Więc w przyszłą niedzielę dwie osoby będą ogłoszone i na Instagramie, i na kanale. Przypnę komentarz też do tego filmu, także możecie wrócić za tydzień i zobaczyć, czy to wy wygraliście któryś z zestawów. Moi drodzy, to już by było chyba wszystko na dzisiaj. Zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie, zachęcam do subskrybowania kanału, zachęcam do obserwowania marki, którą współtworzę, chodzi o Skrojone, mam nadzieję, że wszyscy wiedzą. Zapraszam do obserwowania mediów społecznościowych Skrojone oraz do wsparcia mnie, już jeżeli ktoś
jest sobie w stanie na to pozwolić, do wsparcia mnie bezpośrednio w sklepie. Będzie to tak naprawdę bezpośrednie wsparcie również mojej twórczości, bo wszystko, co tu robię, jest tak naprawdę pro publico bono i nic z tego nie mam, oprócz satysfakcji i spokoju ducha, że jednak robię coś, żeby świat był trochę chociaż lepszy. Zabrzmiało to mało skromnie, ale nie miało tak zabrzmieć. Także dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Do następnego filmiku. Pa!